Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Nie mogę patrzeć na ten samochód. Maserati. Maserati bardzo fajnie brzmi. Auto wygląda nienagannie. Ale mam takie złe wspomnienia z tym wozem, że to jest szok. Naprawdę. I wiecie co? Zrobimy jedną rzecz. Ja się troszeczkę zemszczę na tym aucie. Więc zrobimy opcję taką. Moment, wybrałem to auto. Dobra, ja chcę wyjść stąd. Wychodzimy w ogóle. Przerobimy je maksymalnie jak się da. Dam napęd 4x4. Zobaczymy, co się da z tym autem zrobić. I w dzisiejszym odcinku będzie długo obiecywane poszukiwanie zaginionych samochodów. Także jest coś, co... O, proszę bardzo, tu jakiś chciał się ścigać ze mną. Akurat jesteśmy w okręgu, gdzie trzeba szukać takiego właśnie auta. I... postaram się ogólnie wykorzystać wszystkie możliwości, czy opcje tuningowe, jakie są dostępne dla tego wozu. I zrobić z niego potwora, dosłownie potwora. Także mapa świata, wyznaczmy sobie drogę do centrum Horizon. Albo może gdzieś się uda przeteleportować szybciusio. O, jest, a zero tamtych kredytów. Jeśli macie ochotę oglądać następne odcinki z Forza Horizon u mnie, a naprawdę warto, bo robię masę różnych rzeczy, to zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli spodobał wam się ten materiał, to zostawcie. Nie zapomnijcie po prostu o tym, aby zostawić lajka pod tym filmem. Dobra, jedziemy sobie do warsztatu tuningowego. I zrobimy monstera z tego. Mówię wam, to już... S2... Wiecie co? No dobra, zainstalujemy te części. Albo co mi tam, ja sobie sam ulepszę, ja sobie sam muszę to wszystko zrobić. Chociaż właściwie ja wiem. Dobra, zobaczymy, na pewno da się 999 zrobić statystykę. Spokojnie, ładuję wszystko. I jak załaduję już wszystko, to najpierw sobie pojedziemy bez napędu 4x4, a potem załadujemy jeszcze napęd 4x4. O! I coś czuję, że ten samochód w ogóle nie będzie nadawał się do jazdy, ale sprawdzimy to. Przydałyby się też opony na offroad, bo podejrzewam, że większość tych ukrytych samochodów jest gdzieś poza szosą. Także zrobimy samochód offroadowy, pozdro 600. Dobra, hamulce mamy. Tu chyba jeśli chodzi o zawieszenie, to instalowałem wszystko co się da. Tak, bo mi ten samochód bardzo słabo się prowadził, więc zależało mi... O proszę, kratę też zainstalujmy, a co? Zależało mi na tym, aby jakoś się tam prowadził, a okazało się, że tego nie da się już jakby zmienić. Jest dupa dalej i strasznie mi się nim jeździło. W porównaniu do samochodów, które... Ja tylko przypominam osoby, które nie oglądały poprzedniego odcinka, do czego zachęcam, bo katastrofa. Chciałem tylko powiedzieć, że... O, proszę, już zainstalowana, ciekawe. Aha, bo tutaj instalowałem te opony. Chciałem tylko powiedzieć, że samochód prowadził się fatalnie i w porównaniu do aut, które są nowsze od niego i są też w Forzie, no mając wszystkie włączone te ulepszenia nawet, wyłączone te pomagacze, niepomagacze, tak, no to i tak tymi nowszymi autami jeździcie znacznie łatwiej, lepiej. Instaluję wszystko, spoilery, wszystko co się da, moi drodzy, naprawdę. Dobra, mamy tu... o kurde. Żeby czegoś nie zainstalował. Ulepszenia. Hej. Zobaczcie, no to dziwne. A jeszcze zobaczę, czy w tej konwersji można coś zainstalować dodatkowo. Wymiana silnika, okej, to się przyda. Tada! 4,5 litra V8. Tylko, no tak, troszeczkę, no, wydajność się polepszy. Start gorszy, ojej, to będzie masakra w ogóle z tym autem. Co tu jeszcze mam? Wymiana układu napędowego, to wiemy. AWD zrobimy zaraz, ale możemy jeszcze zmienić dolot. Tylko zobaczcie, no, mamy tutaj plus 47 kW. No właśnie, a możemy tu jeszcze przecież zrobić ten samochód niby do S2. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe, tylko... Tylko co ten, to to automatycznie ulepszanie nam polepszy, bo wszystko co było możliwe chyba zainstalowałem, zgadza się, ale jest nagle S2. Ja nie wiem jakie tu są części w takim razie. Tak, bo wszystko co mogłem to zainstalowałem, chyba że czegoś coś pominąłem, ale wątpię.
To miałem. Konwersja. Jest AWD? Nie ma AWD. Ale jakimś sposobem udało się podnieść ten samochód do S2, mimo że wszystko miałem zainstalowane już wcześniej. Bardzo dziwna sytuacja. Ale moment, tego chyba nie instalowałem. Kurde, nie przypominam sobie, żebym to instalował. Czy instalowałem? Kurde, już nawet nie wiem. Może dwa razy cofnąłem za bardzo. No ale dobra, mamy teraz ogromną moc pod maską w tym samochodzie. I sprawdźmy, czy tu, jak tu się jeździ. Wcześniej już w ogóle z jazdą były tu problemy. Jeszcze też zaczął padać. Brawo, Lucek. Tak, to jest prawdziwy samochód do driftu teraz. O, tu mamy profesjonalnego driwatara. Chodźmy zarzucić mu wyzwanko. No chodź, koleżko, chodź. Taki jesteś dobry, co? Nigdy nie ścigałeś się w deszczu z moim Maserati Ferrari. Zaraz zobaczymy, co potrafisz. Gdzie się ścigamy? Tam? O kurde, już po tobie. Jezu, ale rzuca. Dobra. O kurde, droga hamowania w sumie nie jest aż taka duża. Myślałem, że będzie większa, dłuższa. Skraca sobie tam, tak? Ja wolę jechać jednak szosą. Podejrzewam, że cały czas leciałbym bokiem, gdybym pojechał tak jak on. A to raczej nie będzie dobre do wygrywania, ale dobra. Wygląda na to, że skoro on stosuje takie zaawansowane sztuczki, to okej, ja też coś muszę tutaj zrobić. Na przykład wjechać w las, to był świetny pomysł i uderzyć w niezniszczalną ścianę. Brawo, Lucek. I stąd ja już nie wyjadę nigdy w życiu, bo samochód nie ma w ogóle trakcji na tego typu podłożu. No, możliwe, że uda mi się go jeszcze jakimś cudem wyprzedzić w tym tunelu. Kontrola trakcji działa, cały czas jest włączona. Nawet na trzecim biegu się włącza, to jest niesamowite. I teraz nawet na czwartym biegu włączyła się kontrola trakcji na chwilę. Ponad 300 km na godzinę i uwaga, wow, rzuca tupę, ale udało się wygrać z takim gnojem. Kontrola trakcji wyłączona i zobaczymy, co się będzie, oj, zapisz i kontynuuj, dobra. I zobaczymy, co się będzie teraz za tym działo. No skoro kontrola trakcji włączała się na każdym biegu, to na każdym biegu samochód powinien palić kapcia dosłownie. Okej, okay. Zobaczcie, dwójka, mieli kapcia, trójka, mieli kapcia, czwórka. To się, nie można skupić się na jeździe tym samochodem, na wchodzeniu w zakręty. Jedyne, na czym musisz się skupić, aby jechać w ogóle do przodu, to opanowanie tej cholernej mocy teraz i tego, że właściwie nawet jak kupiłem ten samochód i wcale nie był jakoś tam ulepszony mocno, to on już wtedy palił kapora, no nawet w miejscu przez 5 godzin nie mogłem się ruszyć do przodu. Paskudna sytuacja. Beznadziejna. Ale w Fordzie mamy coś takiego jak na P4x4 i w takich beznadziejnych sytuacjach jak ten samochód możemy to zainstalować. A co ciekawe, mamy teraz spoiler z tyłu auta, którego nie miałem jeszcze przed chwilą. Nie wiem, czy on się odrywa, czy jak. Nie, dolot mamy już. Teraz układ napędowy. AWD. No i to zdecydowanie powinno polepszyć trakcję. Dodatkowo wszystkie opcje pomocy mam wyłączone, chyba tylko ABS mam włączony. No i zobaczmy. Nie regulowałem sobie tutaj jeszcze, gdzie ma być... O kurde. Gdzie ma być... no... ten napęd mocniejszy, że tak powiem. O. O, tego samochodu nie robiłem zdjęcie. Golf dwójka, shit, zobaczcie. Ole, Golf dwójka GTI. Robimy fotele. MK2. 16V. Dobrze, że nie 16V. Dobra, grzejemy. Już na starcie widzieliście, co się działo z tym samochodem. Ale kurde, napęd 4x4 robi robotę troszeczkę. O kurczoki. Troszeczkę gorzej się... Jakie szaleństwo w ogóle. Dobra, jedziemy. Tutaj mamy autostradę. Sprawdzimy, co się z tym samochodem stanie. Zobaczymy, jak rusza w ogóle. Kurde, jest dziwne, naprawdę. Dobra, uwaga. Jak to dziwnie wygląda, co?
Ja dziękuję. Dobra, jedziemy sobie na autostradę i zobaczymy, co ten samochód potrafi. Na maksa stuningowany, zupełnie jak mój Huracan. Huracan też jest zajebiście szybki. O, mam tutaj MP4, nie robiłem jej jeszcze zdjęcia, to ciekawe. Sporo jest tu aut tak na marginesie, ale nic więcej się nie trafiło. McLaren 12C. Myk. I grzejemy. Zobaczymy, jaka prędkość maksymalna. Z tego, co mówiły statystyki, nie jest tu najlepiej, ale wow! Kurde, ciężko cokolwiek ominąć przy takiej dużej prędkości, naprawdę. Nawet nie spojrzałem, ile jechałem, bo musiałem tu omijać. Dobra, olać te zdjęcia na razie. Na razie spróbujmy osiągnąć tą prędkość. Bo 350... 60... O! Czy będzie 400 km na godzinę tym złomem? Nie wiem. Osiągnę tą prędkość maksymalną, mam nadzieję. I idziemy szukać jeszcze samochody zaginione. Obiecuję. Jeju, ciężko się skręca. Ja będę musiał ten napęd troszeczkę tu poprawić. O kurde, co się dzieje z tym autem? Ja... No nie no, gdzie będzie jakaś prosta, gdzie ja się będę mógł rozpędzić do cholery? O, tu mamy tego typa, co tak zajebiście jeździ i da mi tam dużo kredytów. Cholera, ale O, to jest Aventador. Dawaj go, co tam? Taki dobry jesteś, koleżko? 941 punktów, tak? No dobra, też ma napęd 4x4. Czy AWD powinno się mówić. 4x4 kojarzy mi się z samochodami offroadowymi. To no, takie nazewnictwo. Właściwie to jest to samo. O, muszę się podrapać. Ojej, jak tak dobrze. Dobra, jedziemy, gonimy gościa. Słuchajcie, dzisiaj na obiad jadłem kurczaczka, utka z kurczaka i skrzydełka w sumie też. No i takie pieczone ziemniaki, ale ziemniaczków nie jadłem dużo. Takie pieczone z przyprawami. Bardzo dobre ogólnie, tylko no tak, ja mam trochę taką inną dietę i ten, nie? No. No i tego nie dużo zjadłem sobie. No i do tego było, co tam jeszcze było? No kompocik był i właściwie chyba tyle. Jadę prosto, a co? O kuźwa. On też pojechał prosto. A, zgapił ode mnie, cwaniacz. Tu jest droga. A! Kurde, zapomniałem, że ręczny nie jest pod X-em. Kurde, gdzie on tam wyjeżdża? Jak on tak może? O nie, gonimy go. Gonimy gnoja. Ale ciężko się hamuje. Tego się nie da wyhamować. Ja dziękuję. No, nie dogonię go już. Dobra, chociaż tyle, żeby go jeszcze złapać. Jak dodajesz gazu w tym aucie, to praktycznie nie da się nim skręcać. To jest okropne. Ale dobra, jest tam jeszcze typek. No i tak sobie zjadłem właśnie ten obiadek. Najadłem się nawet. Ale musiałem sobie przed chwilą, no przed tym nagraniem dosłownie, zjeść jeszcze tego kurczaczka, bo był pyszny. Dobra. Chodź tu, cwaniaczku, teraz z tą wygram. Taki dobry jesteś? A, uszkodziłeś swojego Aventadora. No właśnie, zobaczymy, jak nas poprowadzi droga... O, w drugą stronę, spoko. Jak nas poprowadzi droga na lotnisku tutaj. O, ale rzuca, nie, to ja wam powiem, że coś tu z tym napędem jest nie tak. Zdecydowanie powinienem sobie ustawić napęd z przeważeniem na tył. Ojej, tym się nie daje... O, okej, okay, spoko. Nie wiedziałem, że tak można. To gdzie on pojechał? Rozbił się. Nie podoba mi się to. Gdzie on jest? Ja jadę na skróty, nie obchodzi mnie. Ja muszę wygrać teraz kasę. Okej, jestem na drodze. Nic mi nie grozi chyba. Gdzie on tam skrócił? Patrzcie typa. No ale gdzie Aventadorem na bezdrożach oszalałeś? Jezu, jaki ten samochód jest okropny w prowadzeniu. Nawet po włączeniu czy włożeniu do niego napędu na 4 koła. To jest paskuda. Ale trzeba tu jeszcze coś zmienić, naprawdę. Przyspieszenie jest okropnie. Jest zabójcze w tym aucie. Ale zresztą w każdym aucie, do którego wsadzi się takie części, chyba jest zabójcze to przyspieszenie. Tu w ogóle nie ma trakcji. Jest okropne tym jeździć, naprawdę. Straszne. 71 tysięcy punktów za poziom trudności, dużo expa, zajebiście, ale fajne widoki. Aż sobie muszę fotałkę zrobić. Pięknie to wygląda. I takie zdjęcie, myk.
Cudowne, tylko jak to zapisać? Przetwarzanie zdjęcia. I co? Kontynuuj. Zakończono przetwarzanie. O, jest zapis, dobra. Zapisujemy na dysk. Ktoś mi tam tłumaczył, jak to się robi. Enter. Zapisywanie, coś tam mi zapisze. Później można gdzieś to sobie otworzyć, nie wiem. Udostępnij. Myk. Super. Niech mi się to udostępni gdzieś tam. Mam nadzieję, że w moim profilu gdzieś na Microsoftie czy Forza, coś tam hub, nie wiem. Moment, o. Udostępnianie pliku, będzie to trwało 6 godzin. Tablica punktów doświadczenia. Dojedziemy sobie tam, żeby było ciekawiej. Szukamy innej muzyki. Okej, okay. Ojej. Tak, tutaj zawsze jak ustawiamy sobie napęd na 4 koła, to ustawia się on w ten sposób, że jest 50 na 50, sorry. Czyli 50% na przód i 50% na tył. I to nam sprawia to, że samochód bardzo ciężko skręca, gdy przyspieszamy pełną mocą. Gdy puścimy gaz, zaczyna ładnie skręcać, ale gdy dodajemy gazu na full, no to jest kiepsko. Z kolei też z drugiej strony stabilizuje samochód podczas gdy wchodzimy w niekontrolowany ślizg, tak? Ale moim zdaniem omijanie trafików jest ważniejsze niż niekontrolowany ślizg. Dobra, mamy tutaj powoli, dojeżdżamy do tego, do tej strefy, gdzie... Ale ładne baloniki jakieś tu są. Dojeżdżamy do tej strefy, gdzie trzeba szukać samochodu. Problem jest taki, że robi się powoli noc, a więc... Już jest noc. Tutaj mamy tablicę XP, 7,5 tysiąca punktów doświadczenia. Te samochody są mega ukryte, naprawdę ciężko znaleźć niekiedy. Garaż, on wygląda w określony sposób. Garaż, w którym są te samochody. No i co, i trzeba szukać. Tylko ja bym zmienił sobie kamerę. Kurde, w tym. Zawsze dają te garaże w takich lasach, jakby, gdzie nie widzisz, co jest naprzeciwko siebie. Najchętniej to bym wziął tutaj jakiś śmigłowiec z GTA i to wszystko przeleciał pięknie. Sprawdził, co tu jest. Dobra, tu są jakieś te, ale to zupełnie nie jest ten garaż, o który mi chodzi. Moment, czy możemy tu zmienić kamerę? Jak się tu zmienia kamerę? Nie tak. O, dobra, tak. Jezu, jak to wygląda ze środka. Fantastycznie. Mamy ten spoiler z tyłu w ogóle? Nie mamy tego spoilera. Nie, to jest jakieś zbugowane. Instalujesz spoiler, którego nie ma. Świetna sprawa. Dobra, tu mamy barierę. Można przez nią przejechać? No, sorry, obawiam się, że nie. A więc możliwość jest jeszcze taka, że... Poza tą barierą jest ten wspomniany garaż, to jest bardzo ciekawe. To jest najdalsza kamera, jaką możemy sobie ustawić tutaj w Forzie, a więc najwięcej teoretycznie powinienem widzieć. Jadę teraz na jakieś wzgórze chyba i może uda się stąd coś dojrzeć, tylko mówię, jest dodatkowe utrudnienie, bo jest noc i jeszcze jest takie utrudnienie, bo wyjechałem z okręgu, w którym powinien rzekomo samochód się znajdować, a raczej garaż, w którym samochód powinien się znajdować. Nie wiem jaki to będzie, ale to jest chyba opisane w tych poleceniach znalezienia samochodu w menu głównym gry. No na razie czysto, tutaj jest w miarę. Po tej stronie ulicy chyba nie ma żadnego takiego interesującego mnie miejsca, czyli jakiegokolwiek budynku. Jedynie budynki zaczynają się gdzieś tam, z czego już większość prawdopodobnie przejrzeliśmy, a najczęściej jest tak, że budynek, który nas interesuje, jest ukryty w najbardziej zapiziałym miejscu, zakryty drzewami i wszystkim czym się da. Tutaj jest bardzo dziwny budynek, wygląda... Ojej, tu można wjechać, lel. Spoko. Fajna kryjówka, nie powiem. Tylko po co nam ona? Tak się zastanawiam. Dobra, i tu mamy budynek, który... Nie, tu mamy coś. Nie jest budynek, sorry. Jest ciągnik. Jest jakaś ciężarówka z balotami. I... O. I tu też patrzyłem chyba. Tak, tu też patrzyłem, to mnie nie interesuje. Znowu ciągnik. Ha! Mam cię! Znaleźliśmy gnoja. I co tym razem? No, trzeba opić to herbatką. Cieszę się, że dzwonisz do mnie z tymi cudami. Mogę się do tego przyzwyczaić. Co tam mamy? To jest chyba Alfa Romeo.
Jejku, patrz no na te kształty. To Alfa Giulia, chyba model TZ2. Alfa wie, jak się robi piękne samochody, co nie? Cóż, ten będzie piękny, kiedy z nim skończę. Jak z nim skończysz, to jeszcze potrzebna mi laweta do niego. Ale to już temat na inną, na inny odcinek. Dobra, weźmy sobie, tutaj pojedziemy. Tu gdzieś, tutaj jest przy okazji radar. Mój rekord życiowy 162 km na godzinę. Czy uda się podbić tym samochodem? nie trzeba chyba o to pytać. Odpowiedź jest oczywista. Uda się, jak najbardziej. Ruszaj po nagrodę. O, kolejny poziom, świetnie. No to się nie popisali, cholera. 15 tysioków. Co ja z tym zrobię? Starczy mi w ogóle na felgi? Nie wiem. Dobra, pojeździmy troszeczkę na kamerze z kokpitu, skoro prosicie. To dziwne, bo samochód na kamerze z kokpitu brzmi zupełnie inaczej niż z zewnątrz. Tak jakbyśmy mieli świetnie wygłuszony kokpit. Problem jest taki, że nie mamy żadnego wygłuszenia, bo wszystko dosłownie to, co słyszymy na zewnątrz, słyszymy też w środku, bo jest to cabrio. I w dodatku cabrio, które posiada... nie posiada wygłuszenia. Nie ma tu nic, zupełnie. Siedzimy w takiej puszce z kratami, kratownicami w środku. Autentycznie. To jest stelaż obity blachą. Tyle. O, tu mamy jakiś samochód. Ciekawy. Co to, to, to? To jest Aston Martin? DB5? Nie. To nie jest Aston Martin. To jest coś dziwnego i nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest nawet. Tu jest Mercedes C63 i jest piękny, brzmi niesamowicie w Fordzie. Możecie sobie zobaczyć specjalny odcinek właśnie, który nakręciłem jeżdżąc tym samochodem. Fiat V8 Supersonic. Masakra. W ogóle mam wrażenie, że grając w tę grę pominąłem, może nie pominąłem, ale grając w tę grę oglądam samochody w zupełnie z innego świata, z innej planety, z innej epoki, to oczywiste, ale z innej planety. To jest, ja nigdy w życiu tych samochodów nie widziałem, naprawdę. Nawet na zdjęciach, nawet gdzieś w internecie, to jest niesamowite. Jak bardzo unikalne muszą być te zbite blachą pojazdy. Nissan GT-R? Ciekawe, że jeszcze go nie robiłem. Wydaje mi się, że te samochody rzeczywiście się powtarzają tu. Dobra, dojeżdżamy powoli do celu. Dojeżdżanie do celu tym samochodem to naprawdę nie jest długi proces. Pojeździmy trochę po bezdrożach. Mam nadzieję, że nie w las. O, cholera. Bokiem, przodem, tyłem. Nie wiem, jakoś dojedziemy. Hajdź. Świetna jest ta kamera z kokpitu. I w większości samochodów jest ona wykonana perfekcyjnie. Bardzo podoba mi się właśnie w tym aucie. Zobaczmy, tutaj budzik mamy. No nie mogę się spojrzeć za bardzo na dół, ale... Aha, to jest obrotomierz. Ale nie ma pokazanego prędkościomierza. No tak, trochę lipa. Nie cierpię tego auta, naprawdę. Znienawidziłem na ostatnim odcinku, gdzie się musiałem nim ścigać. To była katorga. Jeszcze nie miałem napędu 4x4, tylko na tył. Dobra, tu już powoli jesteśmy w tym miejscu. Trzeba będzie szukać warsztatu, czy garażu, czy po prostu budynku, który posiada samochód. Na pewno nie będzie to takie łatwe i nie będzie to tutaj przy drodze. Chyba że za zamkniętą bramą, niewidzialną ścianą czy czymś, by był sobie taki samochód i byśmy musieli jakimś sposobem tam wskoczyć do środka. No ale na szczęście nie. Tu mamy prędkość, radar w sensie. Zobaczymy, jaką prędkość uda mi się uzyskać. No tam ileś, 238. Myślę, że jeszcze mogę podbić wyżej ten wynik tym autem. Spróbuję, bo jestem ciekawy. 238, pamiętajcie. Ojej, jadę teraz na ręcznym, mam wciśnięty ręczny cały czas. I samochód dalej jedzie do tyłu. To jest niesamowite. Dobra, myk. Teraz zobaczymy. 238, a uzyskać się uda teraz. (Grym)
Niewiele więcej, 243. Jestem ciekawy, ile uda mi się. Z tej strony prawdopodobnie jest gładszy zakręt, a więc powinno być lepiej. Ojej, ojej, nie da się w ogóle skręcać. What the fuck, czemu to tak ciemno jest? Ach, dobra, udało się, 258. 256, sorry. Okej, spoko. Dosyć tego nabijania prędkości. Szukajmy garażu z ukrytym samochodem gdzieś. To nie wygląda jak ten garaż. W miarę taka otwarta przestrzeń. A, rozejrzyjmy się tu troszeczkę. I tak pewnie garaż będzie ukryty w takim miejscu, gdzie byś się nigdy nie spodziewał, że tam może być. I ukryty z jakimiś drzewami, nie wiem, wodorostami. Wodorostami. Jasny lucek. Także ja bym bił bardziej tutaj. No uwaga, tutaj jakieś... jesteśmy na jakimś wzniesieniu. O, więc dużo prawdopodobieństwa, że to może być gdzieś tutaj. Drzewka. A, patrzcie, patrzcie. Fajna okolica w ogóle. W ogóle ten świat w Forza Horizon jest świetny. Świetnie wykonany i fajny podkład dla ścigałek, ścigałki, ścigawki, ścigania się. Dobra. No nic, tu na razie jest spokój. Nic nie widzę z takiego, co by się rzucało w oczy, w oki. Myk, myk. Nie? Tak, tu jest sporo drzew, więc na liczę 80% garaż będzie ukryty gdzieś w tym miejscu, gdzie jest nasrane sporo drzewek. Zabić się nie dam o to, ale strzelam, że tak jest. Moment, to tutaj jest ten cały zlot. Tu mamy szczyt góry, zerknijmy, i bardzo, bardzo dużo drzew. I uwaga, jest jakaś chata. I uwaga, ach, lucek geniusz. Na szczycie góry, gdzie, która jest zapierdzielona drzewami na środku pustkowia. Naprawdę nie wiem, jak ty to robisz. Masz jakieś nadprzyrodzone zdolności? Nie, po prostu szukam, ale ty jesteś głupia. Oh shit, co my tu mamy? Nie, mam już jaja. XK 120, absolutny klasyk. Okej, wygląda na przystosowany do jazdy na wyścigach, ale to kupa złomu. Potrzeba trochę czasu, żeby go zreanimować. Aha. Zajmiesz się tym, nie? Beaches. Świetnie. Hej, masz szczęście, że przyszedłeś z tym do mnie. Zajmę się tym. Zadzwonię do ciebie, jak skończę. Jaguar, dobra, spoko. No to teraz jedziemy na kolejne poszukiwania w tym okręgu, myślę. Kurde, to jest daleka droga dosyć. Możemy, ale nie, tutaj będzie fajny dojazd, więc jadę sobie tu. Ups. Jedziemy sobie. No, tu mogę kawałek skrócić, więc jedziemy prosto. Mam nadzieję, że nie będzie lasu. Cholera, las. Dobra, naczuja. Och, kurde, niech moc będzie z tobą. Przydałby się Anakin Skywalker w takiej sytuacji. Bo naprawdę nie wiem, co się stanie za moment. A chciałbym mieć tyle midichlorianów, co on w sobie, żeby wiedzieć, co się zaraz stanie, ale nie mam. Dobra, tutaj jest niedaleko droga i już się przerzuca ten lasek. A ja wjadę tu z prędkością 300 km na godzinę. Woo! Yeah! Wow! A co? Yeah! Pięknie! Dobra, mamy już cel na horyzoncie. Woo! A co się będę bawił? Gaz do końca. O-o! Kurde, jak to popyla? No 400 km na godzinę... raczej nie wyciągnie. Może z bólem serca, jakby spadał z przepaści, to by tyle osiągnął. O Jezus. Specjalnie chciałem się rozpędzić. Zobaczcie, co się stanie z tym autem po takim zderzeniu. A nie ma tu kontroli żadnej. Nawet na prostej drodze ciężko jest omijać trafika przy takiej prędkości jadąc w tym wozie. Naprawdę.
A co mi tam, jadę prosto. To i tak już niedaleko. O kurde, niewidzialna ściana, sorry. Sorry Forza, nie wiedziałem, że tak jest. Niewidzialna ściana, ale no teoretycznie powinienem ją przelecieć, prawda? Tą ścianę. Dobra, tu mam jakieś sobie jeziorko, więc powinienem zjechać tam. O proszę, tu się kończy ten zajebiście twardy płotek. No i szukamy kolejnego samochodu. I szukamy gęstego lasu, tam przeważnie ukryty jest garaż. Jak już się rozeznaliśmy. Tutaj mamy sporo budynków, może któryś z nich. Tak, przypadkiem to jest garaż, który szukamy. No nie, ale tu jest 15 tysięcy XP. Tutaj jest garaż bardzo podobny do tego, który szukaliśmy, ale to jeszcze nie to. No dobra, no to tutaj popatrzymy sobie. Myk. Jest dużo drzewek, jest gęsto. Jest wzgórze, a więc podobny scenariusz do poprzedniego, gdzie przed chwilą znaleźliśmy samochód. Tutaj jest sporo drzewek, ale zdecydowanie za rzadko, aby był ukryty tu garaż. A granica kończy nam się, właściwie jestem przy samej granicy tego śmiesznego okręgu. Tu nic nie mamy. Pyk, ale tam coś mamy. To są budynki na otwartej przestrzeni, widać je na pewno z daleka. Więc na 10% będzie tam ukryty samochód. Ale tu mamy coś. I tu jest droga, w sumie to też tu nic nie będzie. Dobra, ale no co, warto sprawdzić, tak? Może akurat, a damy tym razem tutaj sobie budynki, dużo budynków i garaż, na pewno się nie skapnie, że akurat w tym miejscu będzie ukryty garaż. Więc no, trzeba wszystko sprawdzić, tak? Nawet w głupich miejscach szukać. No, powiem, że ciekawa sprawa. Taka w miarę otwarta przestrzeń, a jednak ciężko zrozumieć, gdzie to może być. Dobra, jestem na szczycie bardzo, dość wysokiego wzgórza. Więc jedyne co mogę zrobić, to włączyć sobie, moment, tryb foto i zrobić rozeznanie. Co powiecie na to miejsce tutaj? Tam już chyba na dole byliśmy, ale tam zdecydowanie jest za gęsto. I tam coś może być. Jest jeden budynek, który mnie interesuje jakby. Tam sobie byliśmy, ale no właśnie, tu jest też cholera gęsto, co? Tych lasów. Tej zasłony dymnej i to będzie na 90% tam, w tych miejscach, ten ukryty garaż. Chociaż tu przed chwilą byłem. No i nie jest tak gęsto jednak. Ale spokojnie, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. To musi być w takich miejscach jak to tutaj. Proszę bardzo, uwaga. Co my tu widzimy? Tam jest jakiś budynek, ale on jest już poza okręgiem. Dobra. Musisz się jednak śpieszyć. Już parę osób do nas zaglądało tylko po to, żeby na nią popatrzeć. Okej. Alfa jest już do odebrania. Bardzo ciekawe. Ale teraz szukamy kolejnego samochodu, więc laska. Nie mogę teraz zajechać. A potem jedziemy do kolejnego okręgu. Szukać kolejnego wozu. No i tak, tu są te garaże śmieszne. Ale proszę, no i jest ten garaż, którego szukamy, moi drodzy. Wiedziałem, mówiłem, no 90% tutaj i proszę, tylko zmyliły mi te budynki, bo w miarę odkryty to był teren. Ja, co to tym razem będzie? Mustang? Nie, Ferrari. O kurczoki. O rety, czy to Ferrari 250 GT? Jeden z najbardziej poszukiwanych samochodów na świecie. Ale paskuda. W latach 70. w Castelletto koncertował słynny grecki wokalista. Po koncercie jego samochód nie chciał zapalić. On sam ruszył dalej, naprawa auta była zbyt skomplikowana i... Kto wie? To może być to. Ale jest w kiepskim stanie. Okej, spoko. Załatwione. Hej, wezmę ten bus i odprowadzę do warsztatu.
Okej, spoko. Spoko, jak jesteś taka pewna, nie wiem skąd znajdziesz części do niego, ale nie wnikam, może sama zrobisz, wyczarujesz skądś. Tak, to jest jeden samochód, jeszcze tutaj chyba coś mieliśmy, w każdym razie to jest 9. auto do odkrycia, więc jeszcze zostanie nam jedno do odkrycia, ale nas nie powiadomili jakby o tym. Dobra, kolejny wheel spin, co tym razem? Strasznie lubię dostawać w tych wheel spinach samochody, często są to jakieś fajne samochody. Niekiedy nawet takie, które możemy tylko kupić za złotówki. Czujecie to, nie? Także dobrze jest zdobywać sobie te poziomy. Ziomki, poziomki. Okej, wjeżdżamy na drogę. Nie da się jeździć w ogóle tym samochodem. O, co to jest? Krąży plotka, że gdzieś w okolicy festiwalu kurzy się porzucony rzadki samochód. Chyba warto by to sprawdzić. Dobra, tutaj mamy bliżej, co prawda, więc a poza tym kieruję się już tutaj. Także ten samochód będzie już ostatnim, który musimy znaleźć w Fordzie. I nie omieszkamy, prawda? Ale najpierw poszukamy tego tutaj. O, mamy tutaj jakąś tabliczkę do zniszczenia i ciach! Zniszczona. Co to było? Zniszczone tabliczki na szybką podróż. Spok. Yeah. No i jesteśmy już na miejscu, już widzę na samym starcie, ale nie, to jeszcze nie tutaj. Myślałem, że jest gęsty lasek i już znajdziemy to, co czego szukam. Wykorzystując moje umiejętności poszukiwawcze, szukamy samochodu, który jest w tym gęstym lesie. Ojej, jak szybko. O kurde. Zobaczcie, jaki drift, yeah. Szukamy z prędkością światła samochodu. Ile punktów mi się nabiło? Wow, nieźle. Yeah, o, skasowały mi się wszystkie, cholera. Lekko tam zatrasnąłem samochód i już wszystkie punkty chcieli mi kasować. Kolejne, cholerne gnoje. Szukamy samochodu, tam jest gęsty lasek jakiś, więc wbijamy się. Uwaga, ups, trzeba mu zdjęcie zrobić. Tam widziałem coś ten. Dawaj zdjęcie. BMW M1, o proszę bardzo. Też ciekawy samochód. Dobra, nie można jednak szukać tak szybko, z takim tempie, na jaki pozwala ten samochód. Więc dosłownie troszeczkę wolniej. Dziecięcy rozmiar wolniej. Tam jest sporo lasów. Ja bym się najpierw tu rozejrzał, jeśli chcemy znaleźć to szybko. Sporo drzewków tu jest. Tylko, kurde, nie widziałem tu żadnego budynku. To jest jedno z trudniejszych poszukiwań w ogóle. Ten samochód, którym teraz jeżdżę, on jest też znaleziony właśnie z jednym z tych garażów. I uwierzcie, ja już nie chcę jeździć tymi samochodami. Naprawdę. To jest okropne ścigać się takim autem. Znaczy, fajnie, bo czujesz się niby unikalny, ale no i też niby fajnie, bo znalazłeś sobie taki samochód, wiesz, masz swoje auto, takie unikalne, nikt tego nie ma. A wbijasz na wyścig raz, że 90, nie wiem, 50% tych botów ma taki sam samochód, nawet taki sam kolor i nawet podobne felgi jak ty, to jeszcze przekrywasz z lepszymi autami, które trzeba kupić za złotówki, cholera. Także nie polecam. Tutaj jest barierka, jej chyba się nie pominie. Niektórych rzeczy nie da się w życiu pominąć, naprawdę. Ale tam jest sporo lasów, czuję, że tam być może coś jest. Tylko nie wiem po co ta bariera tutaj śmieszna. No, ona się tu kończy w pewnym momencie. O, proszę, tu coś mamy. Widzę ciągnik. Jest pierwszy budynek, który znalazłem na tym obszarze i on na pewno nie... O, jest tutaj doświadczenie, ale chyba widzę właśnie garaż, w którym znajduje się nasz szukany, poszukiwany samochód. Proszę bardzo, poszukiwacz poziom ekspert Lucek melduje się do działania. Uwielbiam, kiedy dzwonisz. Masz dla mnie same perełki. Tak. No sukcesów, stary. Ty też jesteś perełka. Co tam mamy? Camaro? I co to jest? A co to? Ford Capri? Capri? W Stanach trudno natknąć się na takiego. Wygląda, że używano go do akcji. Czy to kogut policyjny? Oho. Pierwszy policyjny samochód. Ciekawe. Ford Capri. Nieźle. Ford policyjny. Stary, porzucanie takich pięknych modeli to prawdziwe przestępstwo.
Dobra, spoko. Jedziemy poszukać kolejnego samochodu. Będzie gdzieś tu. Jak się tu najszybciej dostać? Chyba tak jak nam pokazuje Tylko tu nie GPS. można i ratujemy je przed zniszczeniem, co nie? Będziemy w kontakcie. Będziemy w kontakcie. Okej. Będziemy w kontakcie. Jedziemy. Ależ zapieprza ten wóz. Ojej. Ciu. 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 Ojej. Okej, dobra, już spokój. Mogą rzeczywiście z tym dyferencjałem trochę powalczyć, ale już się pewnie niecierpliwiliście, żebym poodkrywał te samochody, więc. Okej, spoko, odkrywamy. Naprawdę nie jest aż taki trudny, jak wam mówię, w tym prowadzeniu, ale jeśli gracie w Forze i zamierzacie jeździć jakimś klasykiem, zdecydowanie odradzam. Ojej. Wow, przeskoczyłem przez ten murek. Ciekawe, jak ja stąd teraz wyjadę. A, choćby i tak. Dobra, spoko. Jaka prędkość. To jest takie dziwne. Wow! Wow! Ale efekt prędkości w tej grze jest uzależniający. Jak już się rozpędzisz, co to jest? Jak już się rozpędzisz, to po prostu nie chcesz się zatrzymać. Tak to pięknie wygląda. A, to jest ten dziad. Chevrolet. No, to jest chyba Camaro. Nawet. Dla mnie wszystkie samochody to Chevrolet Camaro. Dobra. Jedziemy dalej. Ja już mu chyba robiłem zdjęcie, jak grałem Muscle Car'em, był taki odcinek. Fatalnie się tym autem hamuje. No, tu parę zdjęć mogłem sobie zrobić, ale już jestem blisko strefy. Jezus Maria. Ciężko na tej kamerze z kokpitu, bo nie wiadomo, co się za autem dzieje. To jest straszne. O, tutaj jest bardzo podobny garaż. Bardzo podobne garaże, sorry. Do tych, które my szukamy. No i ostatnia strefa, w której ukryty jest samochód. Na pewno będzie z dala od drogi jakiejkolwiek. Ale tak naprawdę może być wszędzie. Jak widzieliście, wcale ten poprzedni obszar, ten poprzedni garaż w tym poprzednim obszarze nie był jakoś specjalnie ukryty. Trzeba było tylko sprytnie znaleźć drogę do niego. Ale tu mamy dość gęsty las. I to może być tu. No, jak widzieliście, często właśnie, no, te samochody są tu ukrywane w takich miejscach, garaże. Tu mamy murek, tu nie przejedziemy. Tutaj mamy już cały czas murek. Tam na dole są budynki. Zajrzymy tylko. A nie ma opcji, żeby tu był samochód ukryty, bo te budynki są raz, że bardzo blisko drogi, a dwa, że zajebiście widoczne, tak? Więc nie ma opcji, żeby tam coś było. Ponieważ jest to ostatni samochód do znalezienia, to wyczuwam tutaj jakiś trik ze strony Terraforców. Mogli nam zrobić jakiegoś psikusa i ukryć ten samochód w bardzo dziwny sposób. Ale nie poddaję się. O, mamy tu piękne baloniki. Tak, to jest niedaleko centrum Horizon, ale patrzcie, co my tu mamy. Mamy jakiś budynek, warto go odwiedzić. Być może to jest to, czego szukamy. Kolejny garaż i uwaga. I uwaga! Jest! Znalezione, nie kradzione. Co tym razem? No i laska, teraz to już chyba spuści. Dopiero coś. Podróżowanie po Europie, wyszukiwanie klasycznych modeli. Stary, to jest życie. Tak mogłabym zawsze. No to ro. Miura! Lamborghini. Proszę bardzo, moja stary, to Lamborghini Miura. Boże, jeden z najpiękniejszych samochodów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, a stoi tu porzucony o rany. Tak czy siak, słodkie znalezisko. Marzę, żeby mu zajrzeć pod maskę. Nigdy mi się nie podobała.
No dobra, mamy kilka nowych samochodów w garażu, a więc warto się do garażu udać. A ponieważ Festival Horizon mamy tutaj bardzo blisiutko i cholera jest ogrodzony jakimś murem chińskim, znowu będzie trzeba to objechać dookoła. Ferrari GTO. Też jest, oj, bardzo ciężko na starcie, bez kontroli trakcji. Zobaczymy środek. Wow. Bardzo klasycznie, fajnie wygląda w środku. Zobaczcie w ogóle jakie nawiewy są. Sprawdźmy, czy uda się wejść, czy wpaść w poślizg od takich mocnych manewrów. Oczywiście, że się da, ale dość dobrze sobie z tym radzi samochód jakby. Nie jest to szybkie auto, bo jest już stare, tak? Tylko wydaje mi się, że jest lepsze pod względem aerodynamiki od tego wozu, co miałem poprzednio. Zdecydowanie. Ładnie się światełka tutaj wysuwają. Kiedyś nie zwracano uwagi na te... Moment, to teraz, o. Kiedyś nie zwracano uwagi na takie wysuwające się światła, ale one znacznie psują aerodynamikę w samochodach i teraz się już takich rzeczy nie stosuje. Znaczy, kiedyś te samochody nie osiągały aż takich dużych prędkości i przyspieszeń jak obecnie, więc prawdopodobnie dlatego projektanci takich samochodów nie przywiązywali do tego uwagi. Albo po prostu chcieli, aby te samochody chowały światła podczas jazdy dziennej. Z tym, że w większości chyba państw na świecie jest tak, nie jestem pewny jak to dokładnie jest, ale wydaje mi się, że chyba wszędzie są wskazane te światła, no, to żeby jeździć w dzień z włączonymi światłami. W niektórych państwach chyba jest tak, że w jakichś tam określonych porach roku się jeździ z włączonymi światłami w dzień. No, ale ogólnie cały czas powinny być te światła wysunięte w większości sytuacji, tak? No dobra, tak to wygląda. Odkryliśmy sobie sporo nowych samochodów w Forzie Horizon. No, mamy załatwione, mam to za sobą. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Ja nie wiem jak to się dokładnie mówi. W każdym razie w skrócie mówi się na to Kate. To jest taka kula z rączką i ja się bardzo interesuję się teraz jak się tym ćwiczy poprawnie, bo można ćwiczyć tym bardzo amatorsko, bardzo można sobie wtedy krzywdę zrobić. Ja mam taki, mam takiego Kate'a 8-kilowego i zamierzam po prostu na nim nauczyć się fajnie jakoś